Hello. Nowy dzień. Dzień pełen wyzwań. Powiem Wam, że w moim życiu dzieje się bardzo dużo i chyba trzeba o tym z Wami pogadać. Jedną taką wielgaśną zmianę zostawię Wam na moment, w którym chcę pokazać, co się dzieje w tej chwili w moim pokoju, dlatego jesteśmy w kuchni. Druga kwestia. Opowiadałam Wam, że w tym roku pierwszy raz na święta będę miała gości i będą to moi teściowie, że na Wigilię miałam jechać do... Już chyba zdradziłam. Miałam do nich jechać. I drugiego, pierwszego dnia świąt mieliśmy przyjechać tutaj, poznać naszych rodziców i tak dalej, i tak dalej. No, miałam. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły i mówić dlaczego, wiecie. O swojej rodzinie mogę powiedzieć to, co uważam i to, co chcę, ponieważ sama o tym decyduję, jak dużo stracę. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę Kuby, to już jest kwestia bardzo, bardzo, bardzo nie moja. Ja, że tak powiem, jestem tutaj osobą tylko trzecią. Wiem, że niebawem będzie to również i moja rodzina, ale jeszcze tak nie jest. Chociaż w sumie teściowie to nie rodzina. Rodzina to dwoje ludzi i to, co dalej. Tak się robi rodzinę, a teściowie to są osoby obce. Można je kochać, można ich lubić, można ich nienawidzić. Emocje i uczucia można mieć bardzo różne, ale w ciągu dalszym nie jest to rodzina. No dobrze, tak czy siak nie przyjeżdżają. Wczoraj się o tym dowiedziałam. Z jednej strony jest mi przykro, bardzo. O wiecie, chciałam, żeby to było tak ładnie, cukierkowo, pięknie. W wypożyczalni mebli eventowych wziąłem jeszcze dodatkowy stół, żebyśmy się wszyscy pomieścili, krzesła i tak dalej. Poczyniłam inwestycje i różnego rodzaju przygotowania. Zresztą, wiecie, mówiłam Wam, opowiadałam, jak bardzo mi na tym zależy, żeby wyszło fajnie, ładnie, piernikowo i tak bardzo świątecznie. Trudno. Na Wigilię też nie jedziemy. Z Kubą Wigilię spędzamy z moimi rodzicami tutaj w Warszawie. Z tego akurat się cieszę, bo to był dla mnie bardzo duży stres, że to będzie w domu pierwsze święta, nie w domu. Ale ten niesmak pozostał w związku z tym, że pewne plany się pozmieniały. Okej. Tu postawimy kropkę. Druga sprawa, chciałam, już radosna, chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam fenomenalną odżywkę do włosów. Ja teraz spałam w mokrych włosach, nie? I to jest drugi dzień, jak je noszę. Ale kołtunić się kołtunią, natomiast bardzo łatwo się rozczesują. Są mega mięciuśkie. No i przyznacie sami, że jak na drugi dzień, to one nie są takie super przetłuszczone. Da się w nich żyć. Fakt faktem strasznie droga jest, bo chyba 20, czy dobra, strasznie, jak na mnie, na chwilę obecną, jest dosyć droga, ale daje radę. Kosztuje 23 zł, czy 28, coś koło tego. Po trzecie, ale miałam dzisiaj koszmary. Pewnie biorą się one z tego, że bardzo dużo się zmienia w moim życiu. I nie jestem pewna, że tak powiem, konsekwencji tych zmian, ale podświadomie czuję, że są to dobre zmiany i prowadzące ku lepszemu. Zaraz o nich, o tych największych zmianach. Śniło mi się, że grałam z diabłem w Palanta o swoją duszę. Boże, co za koszmar. Wstałam chora. I taka przestraszona, było Boże, 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 mam duszę, nie mam duszę, mam duszę, gdzie mam duszę, gdzie mam duszę, gdzie moja dusza? Dosłownie stałam spanikowana, ale było takie uff, to tylko sen. Czasami powiem Wam, że mam takie popieprzone sny totalnie. Wiem, z czego wynikają, tak? Freudem nie trzeba być. Wynika to ze strachu o pewne rzeczy. Ale wymęczą człowieka dzisiaj strasznie. Musiałam przede wszystkim wstać o 3 w nocy i jechać po brata do pracy. Nie miał jak wrócić już o tej godzinie. Gotował na żywo w jednym z klubów w Warszawie i pobudka o 3 dała znać. Później poszłam spać jeszcze raz. To wiadomo, ten drugi sen już zawsze jest taki bardziej crazy. Co więcej, ale bym chciała Wam powiedzieć, co się dzieje. Tak bardzo bym chciała Wam powiedzieć. Dobra, to ja teraz kończę i zabieram Was do
pokoju, pokażę, co robię i powiem, co się dzieje, dobra? Właśnie robię porządek w książkach. Tyle na zbyciu. Tu zaczynają być pustki. A wszystko to dlatego, że zmieniam pracę. Powiem wam, że byłam już absolutnie zmęczona z wielu powodów. Nie chciałabym w to w głębi chodzić, ale dałam wypowiedzenie. Jestem absolutnie szczęśliwszym człowiekiem, że ten etap życiowy już za mną. Porządkuję, że tak powiem, moje domowe biuro i niedługo będą tu tylko te książki, które mam ochotę przeczytać. Opa. No śliczne jest. Za oknem szaro buro i nie zimowo. Nie wiem, co lepsze, taka szarożyzna, czy gówno z nieba. Z nieba. Jestem zakatarzona, mam zatoki zawalone i trochę ciężko mi się wysłowić. Zresztą jak nie mam, to i tak ciężko mi się mówi. Chciałam powiedzieć, że pieprzę 3x3 para 15, ale chyba to jest najbardziej odwzorowujące stan faktyczny. No, roślinka jest. W ogóle nie mam ręki do roślin, zawsze je ususzę, ale to jest sukulent, więc jest cień szansy, że przeżyję. Przeżyję, prawda? Przeżyjesz, biedactwo, przeżyjesz, dasz radę. Nawet ze mną. A tak w ogóle to dzisiaj Kuba przyjeżdża, a jutro mamy spotkanie z naszym fotografem, a o 15 idziemy na lekcję pierwszego tańca. Zastanawiam się, jak bardzo chodzi mi wchodzić w szczegóły wesela i jak bardzo opowiadać o detalach. Ale wydaje mi się, że już tak dużo powiedziałam, że chyba można i resztę generalnie będziemy tańczyć do... Czekajcie, to chyba nie tak. Do Swinga z Pulp Fiction. To jest pomysł Kuby. Miał bardzo dużą zagwozdkę, bo nie chciał absolutnie w ogóle tańczyć pierwszego tańca. I strzelił jak kulą w płot. Pulp Fiction, Swing, bo tam tak fajnie nóżką robią. Ja mówię, Kuba. On mówi, Basia. Ja mówię, Kuba, to tak nie może być. On mówi, może i będzie. No i będzie, słuchajcie, nie można być śmiertelna, nie po waszym całe życie, więc będziemy tańczyć swinga. To może być dziwne. Dobry bardzo, mamy kolejny dzień. Dosyć ważny dla mnie i dla Kuby dzień. Będziemy mieć swoją pierwszą lekcję tańca, będziemy mieć spotkanie z fotografem. Oprócz tego odbieram moje prezenty mikołajkowo imieninowo gwiazdkowe. Jej, będę miała laptopa, to znaczy, że będę mogła kręcić dużym aparatem i jakość filmów, niektórych, nie wszystkich, będzie na pewno znacznie lepsza. Ja się mega cieszę. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że prawie się uwinęłam ze sprzątaniem przed przyjazdem Kuby. Moje książki, a Kuby gadki, to znaczy spodenki do tańca, są już w 2-3 kartonach. Jak zawsze, nie tu gdzie trzeba. Zmieściły się wszystkie, 150 książek i tu już nie ma książek, jest coś innego. No dobra, idę sprzątać dalej działamy. Punkt pierwszy dzisiejszego dnia to odbiór mojego prezentu. Wiecie co? Jednak kłamałam co do kwestii tego, jak mój dzień się poukłada. Zapomniałam, że knuję coś z okazji pewnej uroczystości. Nie chciałabym tu wchodzić w szczegóły, żeby nie zdradzić, ale te powtórzenia, których nie lubię. Dobra, ale zgubiłam myśl. Więc najpierw, punkt pierwszy, lecę do drogerii kilku, zrobić małą przebieżkę. Później lecę po produkty na śniadanie i dopiero po moje prezenty.
Dobra, ale pokażę się. Dawno się nie pokazywałam, także pokażę, jak tam ogólnie moja figura albo jej brak. Powiem wam szczerze, że nie jest najgorzej. Było gorzej. Także widzę lekką zmianę. Ja jestem zadowolona. Wagowo dużej różnicy nie ma. Natomiast jak dla mnie jest grunt, że coś się ruszyło i że widzę, że jest troszeczkę inaczej. Bardzo mnie to cieszy. Poza tym dużo, dużo lepiej emocjonalnie się czuję od momentu podjęcia decyzji o zmianie pracy jej. To chyba o to chodziło przez ten czas, gdy mówiłam, że mam stany depresyjne i tak dalej. To chyba jednak jest tak, że jak w życiu coś się nie układa i coś nie leży, to uwiera nas to w przysłowiowym bucie, ten mały kamyczek. I trzeba szukać tego kamyczka, szukać przyczyny, zmieniać, aż ją znajdziemy. Obecnie jest bardzo ok, mam bardzo dużo energii, jestem taka latająca nad ziemią, ale może być to spowodowane również tym, że Kuba jest i śpi w pokoju obok. Dobra, ja lecę do drogerii kilku i do spożywczaka, także całuję was serdecznie i widzimy się później. Wiecie co? Chyba jednak jest jakiś skok endorfinowy, bo nawet zimno mnie cieszy, a to się często nie zdarza. Jest chłodno, jest fajnie i idzie para z ust. Czy może być fajniej? Na pewno może, ale na chwilę obecną po tych wszystkich dołach, deprechach jest absolutnie zadowalająco. Wiem, że trzęsę kamerą, przepraszam, ale ja jak chodzę, to chodzę jak ta bańka wstańka. Lecę najpierw do drogerii Natura, później do Rossmana, na koniec Douglas. Maraton dzisiaj, pa! Czas na haul rossmanowy, co wy na to? Może zacznijmy od produktów spożywczych z Rossmana. Tak, wiem, dziwnie to brzmi. Będę teraz hałasowała. Raz. Dwa. Są to orzechy w mlecznej czekoladzie. Nie są dla mnie, są absolutnie na prezent, więc chill. Też zakazany produkt, kolejny. I też na prezent. Ze spożywki jeszcze jest meliska, która mi się absolutnie pogięła. Też miała być na prezent. Będę musiała kupić nową. Ta zostanie u mnie, bo zobaczcie, co się z nią stało. W ogóle nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo będę musiała to pocztą wysłać. Więc chyba nie takie opakowanie. Dobra, ze spożywki jeszcze Delicate Crisp, Rosmarin and Sea Salt, czyli to są takie bardzo, bardzo cieniuteńkie płateczki pieczywa z rozmarynem i solą morską. Bardzo smaczne. Ja miałam okazję jeść je raz, chyba w Radomiu jak byłam. Składu nie mają dobrego, bo mają mąkę pszenną. No, oczywiście na pierwszym miejscu mają mąkę pełnoziarnistą pszenną, ale wiecie, jest kupa innych niedobrych rzeczy, natomiast ze względu na walory smakowe stwierdziłam, że a czemu nie, pogrzeszmy chociaż czymś takim. Chociaż jakbym czym innym nie grzeszyła, grzeszysz strasznie, ale o tym innym razem. Ze spożywki tyle. Chyba tyle. No jeszcze można podciągnąć pod nią i bukną. Sprint najlepszy na świecie. Działa szybko i skutecznie. Ja innych nie używam w ciężkie dni, a już nadchodzą bardzo szybko. To jest mój niezbędnik. Oprócz tego, więc może tym się już nie będę dalej chwaliła. Przekładamy na bok, żeby nam nie przeszkadzało. No dobra, to teraz może to. Jedwab z witaminą A i olejek żożoba.
Tajemnica pięknych włosów. Ja się nie spotkałam z tą serią. Jest to produkt firmy BioElixir. Co mamy z tyłu? No, poprosimy Fokusa. Będzie Fokus, czy nie? O, jest. Bardzo lekka formuła olejku zmiękczającego jedwabnego i nawilżającego włosy. Przywraca sprężystość, elastyczność, chroni końcówki przed rozwajaniem, zapobiega puszeniu włosów, zmniejsza problem szybkiego przytłuszczania się skóry głowy, odżywia cebulki, wspomaga leczenie łupieżu i wypadanie włosów. Czy można chcieć coś więcej? Jeden jest dla mnie, drugi jest też na prezent. To lecimy z takimi saszetkowatymi tematami. Jest tego dużo. Joskin. Ayahuasca Pur. Jest to maseczka głęboko oczyszczająca pory. Ja z tej firmy jeszcze nic nie stosowałam. Joskin Inio Technology. To nie jest ayahuasca, tylko asaiaka. Boże. No mówię, w moim domu panuje analfabetyzm wtórny, a ja jestem jego królem. Co dalej? Z tej samej firmy Joskin zabieg odmładzający, mezofuzja ceramidowa i to też idzie na prezent. Next. To są kryształki do kąpieli. Lawendowy sen. Relaksujący na prezent. Sleep mask. Maska na dobranoc. Eliksir na krótkie noce. Moc na regenerację skóry w 4 godziny. Przyspiesza nocną regenerację skóry już po pierwszej aplikacji. Też na prezent. I płatki kolagenowe Prestige również na prezent. Lecimy dalej. Co ja tu mam? Tutaj mam świeczuchę z którymi budzą miłość. Mamy na to odpowiedni zapach. Ha, ciekawa jestem, jaki zapach ma miłość. Ja mam katar totalny, nic nie czuję. Dla mnie miłość pachnie jabłkami, bzem i cydrem. Alkoholem? Fujka, ble. Co ja jeszcze mam? Na prezent znowuż mam olejki do kąpieli. Kwiat migdała. Jedwabna skóra. Co my tu mamy? Natura obficie obdarowała nas wszystkim, czego potrzebujemy dla naszego zdrowia. Wygląda fajnie. Myślę, że będzie spoko. I że przyszła nowa właścicielka będzie zadowolona. Co jeszcze jest? Jeszcze jest mały gliz do nas do mieszkania. Ten pachnie. Japońskim ogrodem. Bardzo sympatycznie. Nawet czuję pomimo kataru. To nie jest glis, tylko glejt, Bożiu. No mówię, analfabetyzm, z tym się darzyć, ale boli, a szczególnie urożona duma, gdy człowiek robi z siebie idiotę przed kamerą. To też jest glejt, nie glis, glis. Skąd mi się ten glis wziął? Dla mnie taka maciupka, na prezent taka duża. Ta duża ma się palić 52 godziny. Fajnie. Dalej. Myjeczka w fajnym neonowym kolorze, bardzo mi się podoba. Lactacid oil to jest olejek, zmiana. Po raz kolejny, dziewczyny, powtórzę,
Pamiętajmy o higienie intymnej, ale nie zrozumcie mnie źle. O tej takiej bardzo profesjonalnej, bym powiedziała, nie używajmy wszystkiego do mycia się, ponieważ ta nasza skóra potrzebuje troszeczkę innej pielęgnacji i naprawdę absolutnie to jest mega ważne dla naszego komfortu i również dla zdrowia. Więc ja absolutnie polecam produkty, które są dedykowane ku temu. Ja akurat ten produkt pierwszy raz będę testowała. Jest to delikatny olejek do higieny intymnej. Ciekawa jestem, olejek. No dobra, zobaczymy. Pewnie będzie fajny. W ogóle bardzo lubię tą firmę. I przy okazji tego badajmy się. Pamiętajmy chodzić do ginekologa przynajmniej raz na 3 miesiące. No generalnie założenie jest takie, że raz na pół roku, ale ja proponuję częściej. Dobra, dalej. Z takich kąpielowych tematów jeszcze Old Spice dla Kuby. Guilt Destroyer. Strong Swagger? 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 Nie wiem, nie umiem po polsku, a każecie mi po angielsku. Do czego to doszło? Ale przepraszam za te ciągadosy, natomiast jest to silniejsze ode mnie. Old Spice bardzo lubiana firma przez Kubę. Często stosowana przez niego i przez jego tatę. A z tematu dla mnie jeszcze mamy tak, z Ribela tusz. To jest tusz Scandalize i podkład Lasting Finish 25. I to jest kolor nie ten najjaśniejszy, co ciekawe, tylko o jeden ton wyżej, czyli Ivory. A skusiłem się do niego po obejrzeniu filmu u Agnieszki Grzelak. Jak zobaczyłam, jak ten podkład ładnie pracuje w jej przypadku z cerą, to mówię, trzeba wypróbować generalnie. Na mnie czekają do przetestowania. Nie wiem, czy tu widzicie. Pokazuję trochę bałaganu, ale trudno. No, widać. Tutaj czekają do mnie na mnie produkty Ribela do przetestowania i do nagrania filmu, ale postanowiłam, że nagram, jak już będę miała laptopa, to dużą kamerą będzie dużo, dużo, dużo przyjemniejsze nagranie i bardziej miarodajne, tak? Na aparacie wszystkiego nie widać, a jeżeli chodzi o akurat podkład, to bardzo ważne, żeby było widać detale i szczegóły i wykończenie na twarz. Okej, to chyba tyle. Tyle. A no i gumki do włosów. No, to już chyba nic ciekawego. Czekam na fotografa. To może teraz tak. Czekam na fotografa. Mam nadzieję, że za chwilkę się zjawi. Kuba jeszcze śpi. Pewnie będę musiała mu zrobić pobudkę. Miałam dzisiaj być z rodzicami w domu, jednak okazało się, że coś niedobrego się na działce wydarzyło. Wszyscy się spakowali w samochód, pojechali. Dość szybko reagować. Nie chcę jeszcze mówić o tym, co się wydarzyło, bo sama do końca nie wiem. Sieć zamieszania i plotków. Plotek. Skąd mi się biorą takie bezsensowne, niegramatyczne słowa w moich ustach? Ja absolutnie nie wiem. Piszę gramatycznie, przynajmniej staram się. Ale podczas wypowiadania się przychodzi taka niestaranność w tym wszystkim, że czasem jest mi wstyd. Naprawdę. O, dobra, idę robić Kubie śniadanie i czekam na fotografię. Fotografa. Tablet, chciałam powiedzieć, laptop już się robi od kilku ładnych godzin i zaktualizować się nie może. Chwilę to pewnie potrwa. My jesteśmy już po lekcji też pierwszego tańca. Myślę, że instruktor jest generalnie załamany i ma nas za raka społeczeństwa i uważa, że powinni nas potraktować jak wsparcie. Czyli za narodzenia Kuba przez ten. Przepraszam, ale pokazałabym wam, co on robi. Kubku, skończ. Jak wsparcie dzieci się, że tak powiem, tak nas też powinno, ale przynajmniej ja miałam dużą ubawę, Kuba. Dobra,
A tymczasem żegnam się z Wami już dzisiaj, idę do kąpieli, jestem mega zmęczona. To był bardzo intensywny dzień, jutro jest przed nami kolejny dzień pełen wyzwań, więc ahoj przygodo, do jutra! A jednak jeszcze nie kończę. Zaraz wypróbuję olejek jojoba i Joskin Asayake Pur. Maseczkę głęboko oczyszczającą. Ciekawa jestem, jak się sprawdzą te dwa produkty, ale to już w jutrzejszym filmie dam Wam znać. Co więcej, Kuba mnie cofnął i kazał powiedzieć, że jutro idziemy do knajpy. Jutro idziemy do restauracji u Szwejka. Jest to restauracja, w której są zawsze straszne, ale to straszne kolejki. I ciężko o stolik, więc ciekawa jestem, co jest w tym miejscu takiego, że ludzie tam lgną jak mrówki do miodu. Okaże się jutro, a już teraz na pewno pa. Pa. Dobranoc.